Okej. Shit. Jest, klask, klask, klask. No właśnie nie wiem co się dzieje z tym Twitchem. Coś zaczęło lagować, niestety. Trzeba odświeżyć, ja mam cały czas. No właśnie nie wiem o co chodzi. On tam coś ten stream tak laguje ostatnimi czasy. No nie wiem, właśnie Twitch coś świruje. Wkurza mnie już ten Twitch, naprawdę. Bardzo mnie to denerwuje. Płatał! Kurde! Masakra, ej. O mój Boże. No to nie wiem, coś polagowało. Ja pierdzielę, ale mnie płatał. Dobra, ale już wiemy, że blok musimy używać. Blok jest bardzo, bardzo ważny. Dobra, spokojnie. No ale mi nawalił. No! Ile mam czekać? Jak on jedzie, pierdziele. Dobra, nie, spokojnie, damy radę. Ja tu padłem 10 razy. Czyżby hitboxa? Ja chciałbym hitboxa, szczerze mówiąc, ale trzeba będzie przenosić się znowu. Zobaczymy. Oby nie hitbox, wiecie, na hitboxy są trochę lepsze też zarobki, nie chcę nic mówić. Natomiast, no nie wiem, Twitch też ma jakieś swoje odpały. No nie wiem, dobra. Na razie nie gadajmy o tym. Spróbuję pokonać tego gościa. No jak on mnie teraz bije? Nie no, teraz mnie bije nagle jakoś tak dziwnie. Bo ja muszę mu sparować, wiecie, tak go odbić po prostu. A nie blokować. Dobra. Dobra. Lecimy. Teraz go pokonamy, nie ma co. Ale mi przyjebał. Nie mam nic. Kompletnie nic. Coś do jedzenia bym potrzebował. Zwykły kurczak. Niech będzie kurczak. Kotlecik. Przydrożny kamyk. Wiedźmina będą chować. Przydrożny kamyk.
łopata mu zadaje dużo damage. Łopatą go. A czym ja biję? Nie, bo ja muszę na potwory to brać. Co wy łopatą? Ale wy durni jesteście. Złapko w Irden, no nie wierzę. Ile potrwa jeszcze stream? No nie wiem, no i staram się jeszcze trochę poograć, no ale mówię, no też nie chcę przeginać. Paruj jak ma Red Sword. No właśnie próbuję, na hita. No nie wiem jak ja padłem tutaj, ale... No mnie to szczerze mówiąc nie interesuje. Zły pomysł. No, chodź. Kurwa, dziadzie jebany. No, chodź tu. Dobra. Spokojnie, bierzemy sobie jedzenie. Patrzcie. Patrzcie, co ja tu wezmę. Jedzonko, och, jedzonko. Cebula tu jest. Cebula. 50 regeneracja żywotności. Dobra, wszystko ma tyle samo. Nie, tam było trochę więcej. No, chodź tu. Dobra. Mam sposób na niego. Patrz. Nice. Jak oni się teleportują, patrzcie. Gdzie ich odkrążę po prostu? No chodź. Uż ty kurwa. Boże, nice. To już chyba koniec. Znaczy, wszystko się zapala nagle. What? Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. No, rzeczywiście nie jest to przyjemne miejsce. Sztachetą go jebni. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej. Ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Wow. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni.
koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył. A ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Aha. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Szczerze mówiąc, to jest mu trochę dobrze. Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? Nie wiem, szczerze mówiąc, co tutaj ten... Olgierd miewa się dobrze. Nie powinnaś się o niego martwić. Olgierd nie jest już człowiekiem, którego kochałaś. Więc nadal ma serce z kamienia. Serce z kamienia? Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Raczej nie mówił. Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Może to czas się rozejść w sumie tak. Na dobra. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna. Że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja? Ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Nie wiem. Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się. Jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam.
Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Teraz bardziej się to kurde plącze. Do zobaczenia. Gunter o tym wydaje się sympatyczny. Olgierd nie za bardzo, ale... Iris von Evertz. Będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. Powiem, że to, co on tutaj zrobił, jakby Olgierd, to jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, którą mógł zrobić tej kobiecie. Masakra. Jak sobie tak pomyśleć o tym, wiecie, utknęła w swoim własnym świecie, w smutku, takim, wiecie, to taka trochę... wow. No powiem wam, że to hardy quest, powiem. Bardzo hardy. I teraz jak ja mam stąd wyjść? Dziurą w tym, gdy chodził z tą łopatą. Pierdziele. Ale to było przerąbane. Wow, to było grube, to było mega grube. Ale, znaczy, teraz po raz kolejny jakby odwraca się ten taki fokus na głównego złego, wiecie. Najpierw to my tak sobie myślimy, że Olgierd jest tym złym, tak? Że Olgierd to jest ten nowo przerąbany gościu. A teraz okazuje się, że jednak pan Lusterko, Gunter Odin może jednak być tym... Pewnie trzeba będzie podjąć decyzję. Czym jest, kurde, ten... Masakra. Dobra, zobaczymy, co tam dalej będzie. Lecimy dalej, no musimy to kurde ogarnąć. Zżera mnie ciekawość tak naprawdę i jakby jestem ciekaw wyborów, przed którymi mnie postawią ci dwaj panowie, bo coś czuję, że będą dwa wybory, albo trzeba będzie Olgierda załatwić, albo będzie trzeba stanąć po stronie właśnie tego. Natomiast takie horrory, znaczy nie wiemy tak naprawdę co stało się powodem tego, że Olgierd stał się tym, kim jest, albo czym jest raczej. Więc powiem wam, że no, tak trudno cenić. Don't judge challenge na razie zrobimy. No niby pomagamy jednemu, ale tak naprawdę też pomagamy sobie, nie? Bo jeżeli my nie wykonamy tego, co my mamy zrobić, to Gunter będzie po nas trochę, tak? Różnie bywa. Weźmy sobie tutaj to. Jest nieźle. Tylko bez spoilerów, błagam. Dwa duże poproszę, tylko migiem. Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Tyle to będzie. Geralt, tutaj. What? O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki. Może innym razem.
No co ty, nie daj się prosić. Ja stawiam. O, oh, wow. Okej. To jest przedziwne. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Zmienia trochę oblicze, co? Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Ja pierdzielę. Kim ty właściwie jesteś? Gaunt Rodim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Jest jak kredyt, który trzeba później spłacić. Duży. Pakujesz ludzi w kłopoty. Nie ja, tylko ich źle sformułowane życzenia. Ja jestem uczciwy. Daję ludziom tylko to, czego chcą. A to, że często pragną rzeczy niegodziwych, to wyłącznie wina ich zgniłej natury. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Stałem na Gina. Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Kurde, tak blisko. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Ot, drobne dziadzie. Zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść. Ot, dziadzie. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak. Pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskinie. O kurwa. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem.
Czekaj! Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Holy fuck. Dzięki. Pan Lusterko charyzmatyczny. Ja pieprzę. Czy widzieliście? Chłop padł trupem. Nilfgaardzki, to może mnie w dupę pocałować. Pijany był. Może zemdlał? Jak zemdlał, jak cały we krwi jest? Łychę mu włożył do oka. Ja pieprzę. No proszę, kolejny. O, wow. Porozmawiam z Shani w jej domu. Porozmawiamy z Shani, pamiętacie? Z Shani mieliśmy ten. Ona miała nam znaleźć jakieś informacje. Redania. Gdzieś tam miała się czymś zająć, jakimiś informacjami. Może ma dla nas jakieś informacje ciekawe. Może coś znalazła. Halo? Shani? Shani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. No nie, no nie, no nie mogę jej też skrzyżować tutaj, wiecie. Nie mogłabyś zostać? I co by to dało, Geralt? Wtedy na weselu było bardzo miło, ale ty masz swoje życie, a ja swoje. Na dłuższą metę to nie miałoby sensu. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Uważaj na siebie. Proszę. Ty też. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everett. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Okultyzm i ten, okej, idziemy. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym, może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Dobra. Okej. Zobaczymy, no. Idziemy z Shani. Kurde, zrobiłem rola przez ten. Gdzie? Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy.
Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Dla Radowida nie ma większej różnicy między uczonymi a czarodziejami. Ciebie jakoś toleruję. Bo jestem mu potrzebna. Na razie. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Jakiś Bóg z cieniem. No kurde, powiem wam, że Tashani to ma kurde ten, nie? Misję życiową, że tak to powiem. Nieść pomoc ludziom. Dobra. Gdzieś tutaj chyba będzie ten koleś. O, są mi chyba jego książki. Niedługo to będzie ładne palenisko, coś mi się wydaje. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. O kurde. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno. No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Okej. Całkiem cwanie, co? Dobra. Musimy gdzieś się przejść, tak jak Shani mówiła, gdzieś od podwórka. Albo od strony wody. Pewnie będziemy musieli wskoczyć do tego. Do wody, tak? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Dobra, trzeba wskoczyć. Ciekawe. Na zdrowie. YOLO! What the fuck? Widzieliście tą pozę? Spadło, sparaliżowało go. Aż dotknął wody. Wtedy mu się już wszystko ten... Wykoleił się trochę kolega. Dobra, o, patrzcie. No i tędy jest ładna droga. Aha, utopce. No, standard. Kurde, nawet ty durny utopce nie masz takie rachy. One odskakują z Kubana. Znowu mi się miecz popsuł? Shit. Spotkaj się z ogierkiem świątyni opcjonalne. A gdzieś tu? Geralt. Psst. Tak Geralt, po cichu zrzuciła ten? Jestem. Trzymaj się, Kacindo. Łap linę. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. Cześć Bjorn, siemanko. Czyżby to, co ja myślę? Mistrzowskie kowalskie. Mistrzowskie płatnerskie. Narzędzia kowalskie. No to nie mogę niestety. A co to daje? 15%, okej, to jest osełka. Dobra, lecimy w takim razie. Tak, żeby nikogo. No, świetnie. Ale to jest OP! O kurwa! Ty go bełtem zajebał! Jaka ta łopata jest kurde dobra!
Patrzcie, jak ja się leczę. O, nie wierzę. Shit. Ja nie wiedziałem, że to aż takie dobre jest. Dobra, wozimy. Czemu nie mówicie, że to ma lifesteala? Dobra, lecimy dalej. Z łopaty. Ty, ale ta łopata to jest, kurde, dobra rzecz. No, gdzieś tutaj musimy przejść chyba. Chyba dobrze idziemy, co? Tak wygląda na miejsce, które byłoby odpowiednie. Tu nie, tu nie. Jak to tu nie? Co nie, co nie? Jak nie, jak tak? Co ty kopiesz nogą tutaj, chłopie? Gdzie teraz mam iść? Gdzie ja teraz mam iść? Ja dobrze idę w ogóle? Gdzie ja żem polazł? To jest łopata klucznika, dokładnie. Dobra, najwyraźniej to są pancerne. Co to jest za kurde? Co to ma być? Chyba nie tutaj. Chyba wydaje mi się, że to nie tutaj. Suszona ryba, to nie. Chleb. Teraz to już sam nie wiem. Rozwal Ardem. A, to ma sens. To ma sens. To brzmi sensownie. Ard. Chyba nie. Chyba nie, okno. Nie. Aha, bo nie zmieniłem celu. O kurde Boże. To tu? Chyba tu. Okej, okay, dobra. Zamknięte. Na cztery spusty. Muszę znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno. Dobra. Otwarte okno. Tu chyba jest jakieś okno. Nie. Może z drugiej strony? Nie. Tutaj, tu. Może z tej strony? Czekajcie, zaraz to znajdziemy. Też zamknięte. Aha, u góry i balkonik. Teraz na górę. Nexus tykarz Walu. No właśnie teraz, kurde, ogarniam. Dobra. Już teraz już ogarniam. Zaraz ogarniemy to do końca. Tylko niech ja se czepnę grzywko, bo już mnie zaczyna wkurzać. Puszk Sos Hunter, kurde. Puszk Sos Hunter. I teraz chyba trzeba będzie, hop, skarczyć. I teraz arcy. Oh shit. Prawie, kurde, pół chaty mu rozwaliłem tym ardem. A ten gdzie się podział? Tu nic nie ma. Ooo, czekajcie, bo tu są ważne rzeczy. Tu są ważne rzeczy. Stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona. Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Idziemy na dół. O demonach. Coś... Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. On jest ślepy? I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. On jest ślepy. Profesor Szezlok? Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Jaki demon? Jak to, jaki demon?
Nie udawaj, że tego nie wiesz. Wow. Gaunter Odin. Zło wcielone. Nie on Demon. Mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem Wiedźminem. Mutant. Tak, to by się nawet zgadzało. Ciekawe, o co mu chodzi. Dlaczego przed twoim domem są strażnicy? Jesteś więźniem? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel Van... Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale ja nie mam wyboru. Rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś Wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Gdzieś to już słyszałem. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odin i jak się go pozbyć. Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odin, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które spadnie na niego, doprowadzają ludzi do szaleństwa. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. On się kompletnie nie obliczasz, co? Co jeszcze człowieku? Gaunter Odin nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. Mów, człowieku. Masakra miejsca. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go Panem Lusterko. Teraz jestem kompletnie rozdarty. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach.
powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odin się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odin doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. O kurwa. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. O fuck. Ja pierdzielę, to wszystko teraz układa się w taki... Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odin tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. Ja pieprzę. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, to lekarstwo może być znacznie trudniej. W takim razie, dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odina? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym Panem Lusterko. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć? Zabić się go nie da, ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. Odin zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie... Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. Okej. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. Właśnie. On wyszedł z kręgu. Właśnie, bo on stał poza kręgiem, dlatego wiedziałem, że coś się stanie. Ja pieprzę. Shit. No i kurde, tak tyle? Tak skończyć życie, naprawdę? Ja pierdzielę. Okej. Czas spotkać się z Olgierdem w takim razie. Czas na ostateczne spotkanie, tak mi się wydaje, moi drodzy. To już chyba będzie ostateczne spotkanie tego dodatku. Przynajmniej mi się wydaje. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Gdzie to jest wyjście? Where is the exit? Gdzie stąd się wychodzi? Tędy? Nie. To jest dom tego typa. Tutaj może będzie wyjście? Nie. Jak ja mam wyjść stąd? Utknąłem tu na zawsze. Ameno. Nie no, to przecież było ten. Ale wyszedł na chwilkę tego z kręgu, już coś takiego. Ty, to rzeczywiście musiało być naprawdę ten. Ale chyba wieżą musimy wyjść, co? Ewentualnie sprawdzimy. Rabina przy murach.
Dobra, jest rzeczywiście coś tutaj. Napiszmy sobie grę. Tu coś jest. Dobra, coś tutaj było. Dobra, to też jest ciekawe. Wydawało mi się, jakby ktoś wszedł do pokoju. Myślałem, że to Marta. Dobra. Teraz jak ktoś stąd się wydostać? Okej, idziemy. Idziemy chyba na ostateczne starcie. Powiem wam, że kompletnie ta fabuła jest przerąbana, tak? Jakby na samym początku przedstawia się Olgierda jako kogoś złego. Kompletnie, wiecie, bestia, jak nic, no. Jest powalony. Natomiast z drugiej strony teraz się dowiaduje, że jednak to pan Lusterko był przedstawiony wcześniej w takim lepszym świetle troszkę. I teraz się okazuje, że to jednak pan Lusterko jest tym złym jakby, nie? Że to jednak Olgierd można było zobaczyć w tych przebitkach tam we wspomnieniach jego żony, że on rzeczywiście był normalny, chciał jakby dobra i tak dalej. Natomiast to doprowadziło tak naprawdę do tego, że stał się nie sobą dziwnym. Czyli rzeczywiście ten Gaunter się bawi ludźmi, ale z drugiej strony wiedział, na co się pisze, ale z drugiej strony te głupie kruczki i tak dalej. No nie ciekawie, wiecie. Wyszedł z kręgu zrobić siusiu. God damn it. What? Pożeracze? Co tu robicie? Algule. Boom. Oh shit, jakie dostałem. Boom, jak wy... Shit, jak one wybuchają. Dobra, zbieramy sobie ten. Nieźle. Cześć, Lemi. Dobra. Idziemy ogarnąć tą fabułę do końca. Jak jedziemy, to już jedziemy. Masakra. Powiem wam, że jestem teraz skłonny zabić pana Lusterko. Jestem za tym, żeby jakby demona wypędzić. Najpierw musimy przemedytować, wiecie? Przemedytujmy sobie godzinkę, żeby odnowić wszystkie moje tutaj te. Ostateczny boss. Dobra. Wejdźmy sobie do jaskini. Weźmy sobie lepszonego koteła. Coś tu będzie? Nie. Chyba to do góry. Jak z łopaty używaj. Znaczy łopaty używać to sobie mogę. Wow, jak ja to przeskoczyłem. Łopaty będę, bo to były potwory, to ja używam srebrnego miecza na potwory, tak? Swoją drogą te przedmioty jeszcze, alchemia, rzemiosło, postacie, rzemiosło właśnie. To jest to, długi miecz. Cechu kota, wiśmińskiego cechu kota, cechu żmij. Ale one są na 30 poziom, zobaczcie. One są lepsze niż to, co ja tutaj mam. Ale one są na 39 poziom, to one wymagają wyższego poziomu niż ja w ogóle mogę. Niestety. Wiedźmińskiego cechu żmij. To śmiesznie, bo wydaje mi się, że za wysoki poziom ma te przedmioty tutaj. Wiedźmiński cech brzmi. Ja bym chciał ten pancerz zrobić, ale to już chyba będzie po dodatku. Jak ja ten... Nie wiem, jak mi co, ja nie osiągnąłem tamtego odpowiedniego poziomu trudności. Znaczy tego poziomu. Przemedytujmy sobie, żeby nam zszedł ten kod. O, ładnie tu. Ładnie tu. No, jesteśmy na miejscu. Jakiś czas później. Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania.
Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogłeś ją kupić godzinę temu na straganie w Oxenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Miłości? Poniekąd tak, no trzymała to, bo jednak coś tam ten... W sumie... Iris była zmęczona życiem i nieżyciem, które wiodła. Myślę, że po prostu chciała, żeby to wszystko się już skończyło. Nie dziwię jej się. Skazałem ją na straszliwe cierpienie. Iris... W co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co? Co się dzieje? Czuję się, jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Serce z kamienia. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, von Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O, Dim. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz 3 zadania i... I spotkamy się na Księżycu. No i jesteśmy. Oh shit. Oh shit, ale to ukartował. Co? Nie. Przecież mieliśmy umowę. Tam jest Księżyc. Tam, a nie... Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Skurwysyno. Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Shit. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Dobrze. Ale zrobimy to po mojemu. Holy fuck. Mogliśmy to w sumie skończyć, ej. Chyba. Tak mi się wydaje. Raz mam głos jak Wiedźmin. Co się dzieje? Gdzie ja chciałeś jestem? Ze mną zagrać? To grajmy. W co? Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. Zagadki. A jeśli nie? Wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz... Nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko,
Przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Lustro. Odbicie lustrzane. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Odbicie lustrzane. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Odbiciem lustrzanym mówiłem. Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas, start! Co to za miejsce? Podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Oj, fuck. Widnie. Na potwory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat, moje zasady. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. To coś, co powtarza wszystko, co robię. Może echo? Echo! Pudło! Echa nie można dotknąć. Mówię, lustro. Bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. No to by się wszystko zgadzało, tak? Zgadzało. Ja chichoczę. Czym jesteś do cholery? Znaczy, tak mi się wydaje. Przygnębiam starca. Starzec patrzy w lustro i się smuci, tak? Znaczy, patrzy i widzi upływ czasu, wiek. Dziecko się cieszy przy lustrze. Wiem, że mam dziecko i się bardzo interesuje w lustrze. I zawsze jak się uśmiecha, to się też uśmiecha. Bo widzi inny uśmiech w lustrze. Kiedy ja się śmieję, ty chichoczesz. No jak my się śmiejemy, odbicie w lustrze też się chichocze. Cóż za filozofowanie. Znaczy to takie trochę łatwe jest, nie? Może to jest coś bardziej skomplikowanego? Pomocy! Geralt, ratuj! Shani? Shani, idę do ciebie! Holy shit. Nie wierzę, że dałeś się na to nabrać. No to mnie porobię. Woda. Odbicie w tafli wody? Można dotknąć. Można. Coś tam jest. Okej, zobaczmy. Uśtawka. Nie. Bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Dzieci i podlotki lubią się huśtać. Starzec może odczuwać nostalgię za dawnymi czasami. Ale nie jak to się ma do innych wersów. Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć... Kiepsko ci idzie! Pamiętaj, że możesz się poddać. Co to może być? Moim zdaniem nigdy mnie nie znasz. Ma.
Kurde, nie mam czasu na te durne widmo. Ale też nie mogę, kurde, się dać tutaj zabić. Każdy, lecz nie każdy lubi. Może chodzić o rodzinę. Ale to nie pasuje do dalszej części zagadki. Też nie pasuje. Przypomnij mi zagadkę! Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć. Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Ja potrzebuję ten, coś zjeść. Bo... 80 regeneracji. Lustro, to tu się chowa. Chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Co ty kombinujesz? Nie możesz tego robić w nieskończoność. Założymy się. To robię specjalnie. To się rozpadnie. Czekam i czekam i nic. Tu była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu. Ja pierdzielę, masakra. Mało czasu. Bardzo mało czasu. Nie możesz tego robić w nieskończoność. Założymy się. Musi istnieć zwierciadło, którego nie rozbijesz. Szukaj, może znajdziesz. Ciekawe wody, czy rozbijesz taflę wody płynąć ze ścianą. Tafla to wody. Znaczy, że gdyby ją zniszczyć, popłynęłaby tutaj. Tafla wody, dobrze mówiłem. Mówicie w tafli wody. Jak? Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra, to opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Najpierw ty mi powiedz, jak to jest mieć kamienne serce? Na początku świetnie.
nie czujesz strachu, niczego się nie boisz, ale też o nic nie dbasz. Nie przejmujesz się niczym, bliskimi też nie. I powoli ich tracisz. Zresztą wiesz, jak to się skończyło. No a co ze zmysłami? Czułeś coś? Oczywiście. I to jak? Na początku smakowałem świat o wiele mocniej i wyraźniej niż inni. Ale jak to? Pamiętaj, że mieć serce z kamienia nie było moim życzeniem. To tylko skutek uboczny. Chciałem zdobyć Iris i odzyskać majątek. A potem żyć tak, jakby nie było jutra. I żyłem tak, przynajmniej do czasu. Bo potem nie czułem już nic. Na szczęście to już za mną. Bo jest za mną, prawda? Opowiesz mi wreszcie, co się stało? Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz, nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. I ta łopata. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Dobra, nie ma co już chłopa pogrążać, nie? Radziłeś już sobie w trudnych sytuacjach. Teraz też dasz radę. Na zewnątrz czeka na ciebie wierna kompania. Masz dom, majątek. Nie, nie mógłbym żyć tak jak wcześniej. To co zrobisz? Jeszcze nie wiem. Jedno jest pewne. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Iris. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia. O, wow. To było naprawdę coś niesamowitego. Wow. Holy shit. Mega, mega fajne, i powiem wam, że... Czekajcie. Okej. Siądę sobie tutaj, w mojej koszuleczce. Słuchajcie, ten dodatek, który tutaj trzymam w rękach, proszę bardzo. On kosztował mnie 60 zł.
Tak jak już mówiłem, tu macie pudełeczko i tak dalej. Ciekawe, czy mogę scenę zmienić. Albo dobra, scenę będę już zmieniał. Proszę bardzo. Pudełeczko kosztowało mnie 60 zł. W nim znalazłem grę, której zawartość naprawdę... No, ja zapłaciłem 60 zł, teraz można kupić nawet za 39 zł, czy tam 30 zł, bo za tyle właśnie Naruciak kupił, jak byłem z nim na tym, na evencie. Powiem wam, że DLC do gry, który oferuje naprawdę dużo, bo żeśmy przegrali w niego naprawdę sporo godzin. Ja jeszcze mam dużo wątków fabularnych, znaczy wątków pobocznych, tak? Mamy poboczne wątki, które również będę chciał sobie zrobić, więc to nie, jakby nie jest koniec tej serii, która tam gdzieś się będzie pojawiać. Natomiast jestem naprawdę zachwycony tym, co oferuje jakby ten dodatek i tym podejściem, tak? Że zapłaciliśmy sobie te parę złotych i naprawdę dostajemy grę, gdzie, tak już wspominałem wcześniej, w większości gier, które są teraz, za 60 zł dostalibyśmy może jeden kodzik, który dałby nam, nie wiem, pistolet albo mieczyk, albo jakieś inne gówna tak naprawdę. I naprawdę trzeba, bo ten naprawdę realizacja tego wszystkiego, bossowie, było dużo bossów, naprawdę dużo fajnych bossów, bo mieliśmy żabę, mieliśmy klucznika, mieliśmy Gauntera Odima, mieliśmy jeszcze jaki tam boss, mieliśmy bossa tego Olgierda. Naprawdę jest sporo. I nie mogę się doczekać na trzeci ten, znaczy na trzecią odsłonę jakby gry, bo mamy podstawową wersję gry. Mamy właśnie tutaj Serce z Kamienia. Nie mogę się doczekać trzeciego dodatku, który będzie nazywał się... Już sam nawet nie pamiętam jak. Gdzieś tam będzie napisane, pewnie po tej końcówce gry. Krew i wino? Krew i wino. O, właśnie, teraz ten... naprawdę, epickość sama w sobie, fajnie jest zrealizowane, tak już mówiłem, bardzo kreatywne i rzeczywiście to co mówiło dużo osób, że jest to przygoda, jest to naprawdę typowa przygoda, jakby oprócz tej takiej politycznej intrygi, politycznej otoczki, którą właśnie było w dzikim gonie. Tam dużo polityki też się pojawiło i tak dalej. Natomiast tutaj takie typowe przygody, taka offscreenowa, boczna przygoda. Ale krew i wino również jestem całkiem ciekawy. Kod za 200 zł jest krótszy od tego DLC. No właśnie mówię. I ja mówię, za 200 zł, no pewnie podstawową wersję, ja za dołóż stówkę i masz kurde kolekcjonerską edycję. Naprawdę jestem... Naprawdę też byłem zadowolony tym, że kupiłem sobie grę, którą przelazłem, dostarczyło mi naprawdę mega dużo fanu i do dziś dzień jeszcze jest pełno zadań, których ja nie skończyłem. No to jeszcze gra oferuje dodatki dosyć tanio i dosyć fajne, tak? Dlatego mogę w tą grę dłużej pograć, tak? Bo zobaczcie, że Krew i Wino wychodzi w marcu, dlatego będę mógł sobie pograć w kolejny dodatek, kolejne rozszerzenie. I z tego co wiem, Krew i Wino ma być chyba dłuższe od tego tutaj dodatku. Miejmy taką nadzieję, no mówię, no jestem na razie bardzo zadowolony z tego. Cieszę się, że też mogłem tutaj dostać te. Ja bym chciał w ogóle sprawdzić te karty, które tutaj zostały zawarte. Tu mam Wiedźmina 3, Serce z Kamienia. To będę musiał, ten kod będę musiał zrealizować, dać Marcie. Te deki tutaj też są fajne, jeszcze tych kart w ogóle nie przeglądałem, wiecie? Ja nie wiem, czy odpakowywać te karty, wiecie? Bo ja mam je zapakowane najpierw, na razie jeszcze i się tak naprawdę boję odpakowywać, nie chcę ich odpakowywać. Bardzo ładnie wyglądają, jak są nieodpakowane. Krew i wino ma być dwa razy dłuższe, no to kurde, no moi drodzy. No tak, koda kupuje się dla multi, no to też jest fakt, No wow, jestem... Wow, blown away. Dwa razy dłuższe ma być. Piękne, coś pięknego, naprawdę. Niby zwieńczenie całej tej historii. I powiem wam, że po tym dodatku, który tutaj zobaczyłem, jestem w stanie powiedzieć, że jeśli wyjdzie Serce z Kamienia i też będzie dobre, to naprawdę twórcy gry mają szansę na wypuszczenie Wiedźmina 4, choć wątpię, że to się stanie. Ale miałbym naprawdę nadzieję na takie coś. Na razie cieszmy się tym, co mamy, na razie cieszmy się chwilą i tak dalej. Jest naprawdę solidne. Jaki bym rating to dał? No nie wiem, 9 na 10? No 10 na 10 trudno dać. Ja bym chciał, tak teraz sobie myślę, 10 na 10, ale tak odejmuję sobie jakieś punkty tam, nie wiem. Pewnie są jakieś minusy, dlatego daję 9.
takiej mojej skromnej oceny, która i tak zawsze jest zachwalana za bardzo, nie? Się bardzo hypuje. Dobra, moi drodzy, to będzie koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ta seria będzie dalej oczywiście gdzieś tam kontynuowana. Natomiast jeżeli chodzi o teraz, no to ja też już powoli, czekajcie,